bo Konin czeka, już coraz głośniej mówi się o twoim najnowszym filmie, na który już wielu mieszkańców, nie tylko Konin, ale regionu, tutaj właśnie podsłuchaliśmy przed chwileczką, że i rodzina też bardzo czeka. Kiedy ten kukułeś będziemy mogli w końcu obejrzeć? Muszę przyznać, że czekam podobnie, dlatego że film powstał już właściwie od 2,5 roku, także to jest jak na mój czas realizacji filmu to jest strasznie długo. Ja z reguły jak gdyby wyrabiałem się w 1,5 roku, dla mnie to były zawsze 3 miesiące zdjęć, potem postprodukcja, jakby wszystko zawsze szło bardzo lekko. Natomiast no cóż, twórca jest twórcą i zawsze ma prawo zmienić zdanie. I ja właśnie to zrobiłem, po prostu w trakcie kręcenia filmu tak naprawdę napisałem scenariusz, drugą część filmu od początku. No i stąd się, że tak powiem, ten czas trochę nam rozciągnął. Natomiast dobrą rzeczą jest to, że myślę, że jeszcze w listopadzie będziemy mieli szansę już zobaczyć ten film. Także myślę, że warto jest obserwować media, warto obserwować Facebooka, moją stronę i wtedy na pewno wszystkiego się dowiecie. I tak jak obiecywałeś, premiera będzie w Koninie, bo wiem, że wcześniej były takie twoje zapowiedzi. No tak, tak. Chcę dotrzymać, że tak powiem, o mojej obietnicy. I absolutnie chciałbym, żeby premiera tego filmu była w Koninie, od niej teraz. Czyli rozumiem, że już jesteś dumny i możesz to swoje dziecko pokazać publicznie. Znaczy dziecko już się urodziło, natomiast teraz co dziecko zrobi, to już jest dziecka, że tak powiem, rzecz. Dlatego, że no, jak gdyby no, do momentu, kiedy ono jeszcze powstaje, to my możemy jeszcze poprzekładać jakieś klocki. Natomiast w momencie, kiedy już ten ostatni montaż już schodzi z taśmy, to w tym momencie tak na dobrą sprawę pozostaje to tylko do oceny widzów i do tego, żeby się już z tym tak naprawdę tylko podzielić. Czyli gwiazd w Cycawie nie zabraknie, bo wtedy też przecież się tutaj pojawiły znane postaci. Znaczy tak, oczywiście, no nie zabraknie i mam nadzieję, że będzie ich przybywać jeszcze więcej. Tak naprawdę z każdym kolejnym projektem, że pojawią się nowi, cudowni artyści, którzy będą wspólnie ze mną kreować nową rzeczywistość. Mam ogromną nadzieję, także bądźcie cierpliwi, trzymajcie kciuki. To jeszcze przypomnij, jakie gwiazdy w Kukułeśu będziemy mogli zobaczyć. Tak, tutaj mamy główną rolę, absolutnie fantastyczną i taką, która mnie bardzo zaskoczyła. To jest rola Piotra Polka. Dlatego, że Piotr Polk gra w tym filmie Brytyjczyka, który on jako aktor opanował język absolutnie fenomenalnie. To jest w ogóle coś niebywałego, że kiedy ja na planie słyszałem, jak on gra, jak on mówi w tym języku, no nie mogłem niczego znaleźć, co by to zdradzało, po prostu. To było niesamowite, natomiast jemu towarzyszą jeszcze dwie aktorki absolutnie genialne i to jest Iwona Bielska i Janna Seniuk, które też stworzyły naprawdę przecudowne postaci, one grają tam siostry. No i mamy młodego aktora Maxa Michasiowa, który debiutował jak gdyby w tym filmie. Także są to jego takie pierwsze kroki, sami ocenicie. Ale do Sycewa ty cały czas wracasz, nie tylko przy okazji produkcji, ale także prywatnie, myślę, że... Rzadziej, ale tak. staram się. No trudno tutaj nie wracać, jeżeli tu jest tak cudownie, absolutnie. Także nie widzę, nie, mam zamiar w przyszłości tu nawet osiąść. Tak. Jak będzie chciał mnie ktoś znaleźć, to tylko tutaj.